Czym jest ekumenizm? Ekumenizm to nie jest proste słowo. Odpowiedź na zaproszenie Jezusa Chrystusa, które kieruje w modlitwie arcykapłańskiej, aby byli jedno. Jest wspólną modlitwą chrześcijan, którzy boleją nad rozdarciem Kościoła. Jest odpowiedzią na wezwanie Chrystusa do pokoju. Jest na pewno bardzo ważną pracą wykonywaną przez kościoły na rzecz dobrosąsiedzkich relacji. To jest przede wszystkim wielki dar i wielka szansa. Ekumenizm dla mnie wiąże się z życzliwością. Tą najzwyklejszą, bez wielkich słów czy wyszukanych gestów. Przede wszystkim jest potrzebą serca. Jest potrzebą, żeby być z innymi chrześcijanami, żeby budować wzajemną społeczność mimo różnic. Otwarte drzwi, otwarte umysły i otwarte serca. Jedność chrześcijan w jednym, założonym przez Jezusa Chrystusa Kościele. Ta jedność powinna być przypieczętowana wspólną Eucharystią. Skok nad instytucjonami. Poszerzenie horyzontów, otwarcie serca i spojrzenie dalej poza swoje małe pudełeczko. W ekumenizmie szukamy jedności ponad podziałami. Pozostajemy sobą, a jednak wskazujemy na naszą głęboką jedność jako chrześcijan. To fundamentalna rzecz. Po tym przecież świat ma poznać, że idziemy tą drogą, którą wyznaczył Chrystus. Jakie są mocne strony ekumenizmu? Największą zaletą, największym plusem jest to, że otwierają się ludzkie serca. Świadomość, że jesteśmy dziećmi tego samego Boga. Każde wyznanie może bez problemu wyznawać, nie bojąc się o prześladowania. Ludzie poznają się, że wyzbywają się niepotrzebnych lęków, dystansu. Pozwolił obalić mity na temat innych kościołów. Buduje poczucie bezpieczeństwa i daje dużo akceptacji i radości. To, co jest piękne w ekumenizmie, działania na rzecz człowieka. Rzeczy, które razem robimy. Pomoc charytatywna, pomoc dla uchodźców, pomoc dla dzieci. Nie potrzebujemy nic, żeby się w nią zaangażować, by do niej przystąpić, bo wystarczy, że będziemy sobą. Potrafimy się dzisiaj różnić w zgodzie. Że patrzymy na siebie życzliwie, że umiemy być razem. I ekumenia jest czymś, co może nas połączyć, szczególnie w tych czasach, kiedy tak bardzo lubimy się dzielić. Jakie są słabości ekumenizmu? W morzu szczegółów bardzo często tracimy istotę ruchu ekumenicznego. Ja wierzę w ekumenię na dole, ale nie w ekumenię na górze. No, że nie ma przede wszystkim jedności eucharystycznej. Nie wszyscy akceptują tą samą komunię, mimo że przyjmujemy jednego Chrystusa. Zbyt górnolotne cele, jakie sobie stawiamy. Problemem będzie zawsze problem doktrynalny. Możliwość utraty własnej tożsamości. Pokusa, szczególnie jeśli jest nam w tej ekumenii dobrze, do tego, żeby nas ujednolicać. Chęć tego, aby wszyscy podążali tą ścieżką, którą idzie mój Kościół. Czasami jesteśmy bodaj częściowo jakoś wyrzucani z tej wspólnoty, która miałaby dążyć do jedności wszystkich. Przekonanie, że my dążymy do jedności, a jedność już jest, pomimo tego, że różnie pewne rzeczy pojmujemy. Czy warto w ogóle zajmować się ekumenizmem? Nie tylko warto, ale myślę, że koniecznie trzeba. Jest koniecznością w naszym współczesnym, podzielonym, skonfliktowanym świecie. Kościoły XXI wieku przechodzą wewnętrzny kryzys i w tym kontekście, sądzę, jesteśmy też zdani na ekumenizm. Uważam, że nigdy nie wolno tracić szansy na rozmowę, na próbę zrozumienia albo przynajmniej wysłuchania siebie nawzajem. Jeśli nie zajmujemy się ekumenizmem, nie jesteśmy chrześcijanami. Moim zdaniem ma ogromne znaczenie, bo chodzi o nasze dziedzictwo. Myślę, że to dziedzictwo, to co zostało zrobione, jest najlepszym dowodem tego, że warto. I nie mamy innego wyjścia, czyli po prostu nie tylko warto, ale trzeba i koniecznie i musimy. Jeżeli rodzi to pokój, to myślę, że warto. Myślę, że na pewno warto. Uważam, że jak najbardziej warto. Oczywiście, że warto. Oczywiście, że warto. Nie widzę innej możliwości. No jasne, że warto. Oczywiście, że warto. Zawsze warto angażować się w coś dobrego. Bezwzględnie tak.